Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj bawimy się w tuning Nissana Skyline R34. I zaczynam od warsztatu do tuningu wizualnego, czyli pakiety karoserii, spoilery i nie tylko. Pierwsze co, nie mogę niestety kupić żadnych pakietów karoserii, zresztą i tak one aż tak bardzo nie ingerują w wygląd tego samochodu, dają tylko jakieś tam małe przeróbki. W porównaniu do innych bodykitów, jakie możemy otrzymać w innych samochodach, są to po prostu małe zmiany, zobaczcie. Trochę tam progi, leciutko poszerzony samochód i tyle. Nic poza tym. Także moim zdaniem i tak się nie opłaca ich kupować. Mamy tutaj maski. Maski to już coś fajnego by było. Ja zrobię swoją własną karbonową maskę. Zobaczymy, czy są jakieś za IGC. O, są dwie. Zobaczmy jakie. Ta jest paskudna, ale ta jest całkiem niezła. Ale nie wiem, czy mi się bardziej taka podoba. Czysta. Zobaczmy jeszcze tylko spoilery. Spoilery są. Taki. Taki. I taki, taki. To wiecie co? Mi się bardziej standardowy podoba. Standardowy jest lepszy niż nawet te wszystkie najdroższe. Zobaczcie, jakie gówna. W ogóle nie pasuje. Standardowy jest super. Dobra, no to teraz tylko kosmetyka. Koła. Ja już sobie tu wybrałem wcześniej koła. Upatrzyłem do tego samochodu. Są tu 20-calowe koła firmy NK, jeśli to się tak czyta. Mam tu jeszcze kilka innych tych felg, ale myślę, że te będą najfajniej wyglądały właśnie w tym samochodzie. Neon, właśnie. Zastanawiam się, jaki neon dać. Mam ich tu też dosyć sporo. I myślę, że zrobię samochód coś a la coś czerwonego. Coś w takim bardziej bojowym stylu. Nie wiem, czy będę zmieniał fioletowy, taki ciemny indigo, niebieski, nie, bo wezmę ten fioletowy. Fioletowy może będzie fajnie kontrastował z, albo zielony jeszcze. Zielone są fajne, szybki, ale te wyglądają trochę niefajnie. Tu mamy inny, o, te będą wyglądać super. I jeszcze tylko obniżenie trzeciego stopnia. Teraz nasz Skyline wygląda już naprawdę super. Ja mam całą wizję już tego samochodu, także spokojnie, ja to jeszcze wszystko tutaj poprzerabiam. Prawdopodobnie zmienię szyby, nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało na końcu. Ale mam już w głowie jakieś takie malowanie, które fajnie się wkomponuje w te szyby. Nie mam czarnych szyb, abym zrobił cały czarny dach. No ale to zaraz zobaczymy jeszcze. Mam tutaj jakieś rejestracje z osiągnięć. A damy taką rejestrację. No i to tyle. Instalujemy wszystko. Myk, myk. Długo się instaluje coś. Myk, myk. Myk, myk. Obniżenie trzeciego stopnia. Myk. I jeszcze tylko tablica, uwaga, uwaga, myk. Dobra, mamy już wszystko zainstalowane. Teraz czas wpaść do lakierni. Czyli tak, chcę zrobić karbonową maskę, ale najpierw trzeba dobrać kolor samochodu. Mi się bardzo podobają kolory błyszczące i metaliczne. Dla tego samochodu myślę, że będą idealne. Pytanie tylko, jakie? Czarny? Nie. Czarny nie. Jakiś taki blady kolor, tylko nie wiem. Metaliczny jakby. Metaliczny nawet spoko wygląda, ale troszeczkę za bardzo się błyszczy. Odrobinkę. Taki wygląda super. Tylko nie wiem, czy mi ten neon będzie pasował. Dobra, zostawmy taki kolor. On wygląda już całkiem spoko. Ten Skyline w ogóle ma. W ogóle każdy samochód w Wordzie ma inną paletę kolorów. Znaczy, one są takie same na pierwszy rzut oka,
ale jednak różnią się troszeczkę odcieniami. Szczególnie te nowsze samochody w Wordzie są jakby takie, mają jakby takie jaśniejsze kolory. Tak po prostu jest. Damy tutaj ciemny, czerwony kolorek. Może taki bardziej pomarańczowy. Coś jak to. Tutaj damy też taki bardziej pomarańczowy, fajny, ciemny kolorek. Ale wiecie co, może bym dał te felgi niemetaliczne, a matowe. Mat na felgach fajnie moim zdaniem wygląda. Będzie mi trudno pomalować z tego koloru cokolwiek. Nie wiem, czy właśnie nie dać go jednak na błyszczący. Błyszczący z kolei nie wygląda zbyt efektownie. Cukierkowy wygląda tak. Cukierkowy właśnie taki lekko zmatowiały. Taka odmiana metalicznego. Wielobarwny to już w ogóle tu nie będzie widać naklejek. Czyli zostanę przy cukierkowym. Okej. Nie wiem, czy właśnie nie usunąć tego neona. Bo neon sprawia, że nasz samochód wydaje się nieco wyżej zawieszony niż w rzeczywistości jest. Co daje też taki nieciekawy efekt. No ale dobra, zobaczymy później. Jak mówiłem, jeszcze mogę wszystko tutaj pozmieniać. Czas na naklejki. Mam tu ich sporo. Czyli zaczynamy od najtrudniejszej rzeczy. Kurczę, zapomniałem maski pomalować na matowy kolor. Dobrze, że mi przypomnieliście. To jest chyba maska, tak? Tak. Kolor matowy. Nie wiem, czy nie czarny, czy może szary bardziej. Szary, matowy kolor. Great. I jeszcze damy chyba matowy spoiler. What? Aha, to jest, no tak. Czarny, matowy. Czy może błyszczącym czarny. Dajmy błyszczący, ciemniejszy. O kurczę, spieprzyłem trochę. Jak to wygląda? Dobra, niech sobie taki zostanie. Wchodzimy do naklejek. Już mam fajny pomysł na tego Skyline'a. O kurde, nie mogę się doczekać efektu końcowego. Także spokojnie. Najpierw robimy maskę karbonową. Na jednym z moich poradników widzieliście, jak to można zrobić. I nie wiem, czy ja czasem tego nie przyspieszę, żeby nie było zbyt nudno. W zasadzie to nie będzie maska karbonowa dokładnie. To będzie coś takiego na wzór maski karbonowej. Przecież nie musi być to idealnie takie. Myk. Robimy tak. Ja zrobię taką. Tak się najprościej robi, najszybciej chyba. O kurczę. Wychodzi nam... Ale to się poprawi potem. Później. Zrobimy tak. Teraz wszystkie kolorki ciach. Dajemy. Myślicie, że będzie ok? A, będzie brzydko wyglądać. Niestety. Musi to być bardziej ściśnione. Będzie więcej roboty. Także zapraszam was, jak już zrobię tą maskę. Ok, moja maska karbonowa już jest gotowa. Zrobiłem to jednak z takich naklejek, jak widzicie tutaj w szikanach. Teraz trzeba pousuwać, pozakrywać raczej wszystkie brzydkie rzeczy pozostałe po tej właśnie masce karbonowej, po raczej jej tworzeniu. Do tego celu użyję kształtów. Trzeba to wszystko po prostu ładnie pozakrywać. Tak. O, i wygląda w miarę ok. Także wykorzystałem sobie jeszcze tamte naklejki, żeby to jakoś ładnie zrobić. Cały samochód oczywiście nie będzie na zielono. To jest kolor taki, który będzie sprawiał fajny efekt dla innego koloru, który już sobie zaplanowałem dla tego samochodu. Ja sobie daję pod spód taką wielką nakleję, która będzie decydowała właśnie o barwie tego samochodu. Tak, tak, tak. Nie będzie to czerwony. Cały tył będzie czarny, albo jeszcze, nie wiem, może biały nawet, z ciekawą naklejką, która będzie się fajnie komponowała z tylnymi światłami, ale o tym za chwilkę. Tutaj mi się popsuła maska niestety przez tą
na kolejkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to też skorygować inną naklejką. Także fajnie. I niestety będziemy musieli ją pomalować na czarno, bo ja dach chcę mieć czarny. Myślę, że nie będzie tak źle wyglądać. Ale wtedy będę musiał dać inny kolor maski. Ona nie będzie mogła być całkowicie matowa, bo ten kolor czarny będzie zbyt wyrazisty. Będzie raził w oczy po prostu. Damy po prostu tu kolor metaliczny. I teraz ta maska wygląda po prostu super. O to mi chodziło. Zapisujemy. Tak. Wracamy do sklepu z naklejkami. I teraz już mamy połowę tego skyline'a skończonego. Tutaj uzupełnimy jeszcze przód napisami. A teraz zajmijmy się bokiem tego samochodu. Planuję tutaj zrobić fajne przejście z koloru białego do koloru czerwonego, ale żeby to ładnie zrobić, to trzeba użyć albo gradienta, albo takiego przejścia, które wam zaraz pokażę. Sprawa z tym, bo ten kolorek, tą naklejkę, o, naciskaj się, można dać pod to, ładnie, no, w zasadzie nie trzeba nawet dawać pod to, bo to już jest białe i ja nie zamierzam, żeby to było inne. Nie zamierzam sprawiać, żeby to było inne. I możemy zrobić tak. O, i to nam niweluje ten brzydki kąt. I teraz tak, powielamy tą naklejkę kilka razy. O, za bardzo. Powielamy tą naklejkę kilka razy. Tak, dodajemy pod spód. I też na biało. Tak. I jeszcze raz. I teraz tak. Tył z kolei ja chcę, żeby był biały. Chcę, żeby był biały, bo chcę na nim zrobić coś, co będzie śmiesznie wyglądało, a jednocześnie będzie wpadało w pamięć. Będzie rozpoznawalne. Myk. Teraz wezmę mój taki stary myk. Ja nie wiem jeszcze, skąd ja mam te naklejki. Cholera, nawet nie wiem. Dajemy takiego gostka. Chwileczkę, gdzie ja go tu miałem? O, jest. I dajemy tego gościa. On jest taki śmieszny, nie? No, jest taki koleś. I teraz sprawiamy, robimy tak, żeby oczy jego to były właśnie światła z tyłu. To fajnie wygląda. Trochę przechylamy gestka. I on się tak patrzy na naszych przeciwników z tyłu. Warto go trochę tutaj podkreślić. Właśnie. O! Nie wiem, czy białe tło nie za bardzo tu pasuje. Chyba będzie widoczne, jak myślicie. To spróbujemy inny kolor dać. Może niebieski. Sprawdźmy, jak to wygląda. No, nad niebieskim już trochę lepiej. Ale niebieski nie pasuje mi do reszty. Zielony tym bardziej. Ale pasuje nawet czerwony. Czyli dobra, zostawmy sobie takiego skyline'a czerwonego z tyłu. Myślałem, że właśnie będzie bardziej wyglądał, lepiej wyglądał ten kolorek właśnie biały, ale nie wygląda lepiej. Dobra, i teraz shapes. Musimy pomalować lusterka oraz spoiler z tyłu, więc robimy ten stary myk. W tym samochodzie to na pewno będzie działać. O, już nawet działa. Proszę bardzo, jak ładnie. Jeszcze trochę na dół, trochę szerzej. I chowamy całkiem na dół. Teraz kolorujemy lusterka. Oczywiście ja chcę kolor czarny. Będzie mi pasował do mojego skyline'a. Jeszcze zostało mi takie główienko tu na dole do usunięcia. Tak. Zmniejszymy je ładnie. Ok. Z drugiej strony, żeby nie marnować naklejek. I robimy proste przejście z koloru czarnego do czerwonego. Tak. Tak samo robimy tutaj. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze została nam kosmetyka samochodu,
czyli dodawanie napisów i różnych pierdół. O kurczę, tutaj trzeba trochę pokombinować, bo nie jest tak łatwo. Jednak Skyline ma trochę bug, jeśli chodzi o nakładanie naklejek. Ale myślę, że sobie z tym poradzimy jak najbardziej. W ten sposób. Napisy zawsze dodają do samochodu takiego fajnego wyrazu. Czegoś takiego fajnego, co sprawia, że samochód jest taki bardziej wyścigowy. Niestety tych naklejek nie można modyfikować pod względem kolorów, ale są takie walentynkowe naklejki. One tam jakieś Heartbreaker, ale to z daleka wygląda jak naklejki firmowe, jakichś takich tunerskich firm. Naprawdę to wygląda fajnie z daleka i można je tak malutko ponakładać. To będzie ekstra wyglądało z daleka. Widzicie jakieś tu Loverboy, kurde, gówna takie, nie? Ale z daleka to wygląda fajnie. Wygląda jak napisy na samochodzie. Takie jak widzicie wy, możecie zobaczyć w jakichś filmach o samochodach typu... Kasanowa już było. Typu właśnie... Szybcy i wściekli. Okej. I teraz jeszcze zrobimy, żeby te napisy były fajniej wyglądały. Czyli bierzemy sobie znowu Shapes. Bierzemy sobie okrąg. O! Tak. Okrąg dajemy pod napisy. I robimy, żeby był lekko szary. Żeby to się lekko odróżniało. Teraz jeszcze raz okrąg. I robimy ładny cień pod tymi napisami, żeby to fajnie wyglądało. O tak. Dajemy to pod to tutaj. Ładnie skalujemy. O! Niepotrzebnie zmniejszyłem. Myślałem, że ten cały neon nie będzie się komponował, ale jednak się komponuje dosyć ładnie. Napisy są ok, ale coś z tym tyłem bym jeszcze zrobił. Wiecie co? Zrobimy tak. Popatrzcie sobie dokładnie teraz na ten samochód. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, co by waszym zdaniem pasowało do tego samochodu, a ja to dodam. Dodam to w następnym odcinku w tuningu. Właśnie Skyline'a. Mamy tylko 4 naklejki do wykorzystania. Podsuńcie mi jakiś pomysł, ja to zrobię. A teraz dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie. Hej. O kurczę, będzie ciężko. Ale może uda mi się go wyzwać jeszcze raz. Nie omieszkam tak zrobić.